Panie profesorze, obserwujemy dynamiczną zmianę, jeśli chodzi o możliwości, jeśli chodzi o standardy leczenia pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Na czym to spektrum nowych możliwości polega? Rzeczywiście, ostatnie 5 lat to jest niesamowity czas, bo od 2011 roku do 2016 roku po pierwsze zarejestrowano 7 nowych terapii. Większość tych terapii na szczęście jest dostępnych w naszym kraju, ale nie wszystkie. A z drugiej strony, jeżeli porównujemy historyczne dane przeżyć długoletnich w zaawansowanych, czyli przerzutowych, nieoperacyjnych czerniakach, to te przeżycia kształtowały się na poziomie 4-5%. A teraz ostatnie dane wskazują, że to jest 30 parę procent, czyli 7 razy więcej. I osiągnęliśmy to za pomocą dwóch mechanizmów. A idziemy dalej, zaraz o tym powiem. Po pierwsze, wprowadzono immunoterapię. I czerniak jest takim sztandarowym przykładem już dwóch różnych sposobów immunoterapii, czyli pierwsza generacja i druga coś zrobiły i zadziałały u chorych na czerniak. Następnym krokiem w immunoterapii jest połączenie prawdopodobnie anty-CTLA-4 z anty-PD-1, bo już nie mamy jeszcze danych przeżyć całkowitych, ale dane dotyczące przeżyć wolnych od progresji choroby są fascynujące, bo ta mediana jest prawie rok. Czyli tym kolejnym przełomem jest zastosowanie terapii skojarzonej. Skojarzonej immunoterapii. Dobrze, teraz przechodzimy do drugiej części, czyli do leczenia ukierunkowanego molekularnie. To jest też niesamowite, ponieważ odkryto mechanizmy, które stoją za rozwojem części czerniaków i takie zaburzenia molekularne, które powodują, że te czerniaki rozwijają się szybciej w sposób niekontrolowany. I podstawowym u około 50% czerniaków mechanizmem jest mutacja genu BRAF. Okazuje się, że ta mutacja po pierwsze jest łatwo oznaczalna w chwili obecnej i to jest podstawa, że każdy chory na przerzutowego czerniaka powinien mieć od razu oznaczoną mutację BRAF. W Polsce mamy dostępność dwóch leków, inhibitorów BRAF, dabrafenibu i wemurafenibu. Teraz już wiemy, i to są ostatnie lata, że po pierwsze te leki dają bardzo szybką odpowiedź, ale w monoterapii, czyli sam stosowanie tylko inhibitorów BRAF, niestety wiązało się z dość szybką opornością. Dlatego połączono to z inhibitorami MEK, czyli dabrafenib z trametinibem i wemurafenib z cobimetinibem, a za chwilę jest binimetinib z encorafenibem, trzecia kombinacja jeszcze nie zarejestrowana, gdzie po pierwsze wydłużono czas kontroli choroby, przeżycia wolne od nawrotu, od progresji choroby z około 6-7 miesięcy do około 12 miesięcy, czyli istotnie, ale przede wszystkim wydłużono przeżycia całkowite. Mediana przeżycia całkowitego przekracza 2 lata w tej grupie chorych. Na ESMO pokazano długoletnie przeżycia, czyli 3-letni odsetek przeżyć 45%. Czyli też immunoterapia daje długotrwałe kontrole, ale u części chorych również leczenie ukierunkowane daje długotrwałe kontrole. I co więcej, jest to leczenie, które działa bardzo szybko, czyli również w grupie z takimi negatywnymi czynnikami, z podwyższoną aktywnością dehydrogenazy mleczanowej, z dużą masą przerzutów, odpowiedzi następują szybko i działa w ośrodkowym układzie nerwowym. W związku z tym to jest drugi kierunek i tak jak powiedziałem, w Polsce niestety nie mamy cały czas formalnej możliwości skojarzenia inhibitora BRAF plus MEK, bo nie ma takiego programu lekowego. To jest szczerze mówiąc nieetyczne, bo stosowanie samego inhibitora BRAF, czyli stosowanie leku gorszego, jest nieuzasadnione. To wszyscy lekarze robią różne sposoby, żeby dostać inhibitor MEK, czy badania kliniczne, czy darowizny, ale to nie o to chodzi. To powinno być normalnie wprowadzone w program lekowy, bo takie są dane i to leczenie, jeżeli jest mniej toksyczne, bo skojarzenie obu tych leków i daje dłuższe przeżycia, jest skuteczne. Oczywiście jest lepiej tolerowane. Wszystkie dane pokazują jedną rzecz, że skojarzenie inhibitora BRAF plus MEK wiąże się z lepszą jakością życia chorego. Czyli chory może normalnie pracować. I mamy dużą grupę takich chorych, którzy normalnie pracują podczas leczenia inhibitorami, a przy samym inhibitorze BRAF jest więcej toksyczności, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie chorego. Czy można powiedzieć, panie profesorze, że skojarzenie tych inhibitorów MEK i inhibitorów BRAF powoduje wzrost jakości życia pacjentów, ale też odpowiedź na to leczenie, porównując na przykład z klasyczną chemioterapią, jest nieporównywalna większa? Odpowiedź na inhibitory BRAF i MEK, czyli leczenie ukierunkowane, jest nieporównywalna z klasyczną chemioterapią.
chemioterapią. Klasyczna chemioterapia to jest w tej chwili leczenie ratunkowe trzeciej linii, jeżeli jeszcze rzeczywiście nic nie mamy. Innego do zaproponowania nie mamy badania klinicznego. To nie jest żadne leczenie już pierwszej linii. Żaden chory na czerniaka nie powinien w chwili obecnej przerzutowego czerniaka dostać chemioterapii, ale jako leczenie z wyboru. Trzeba oznaczyć mutację BRAF i wybrać terapię. Tak jak powiedziałem, w Polsce jak chory ma mutację BRAF, to musi dostać inhibitory, no chyba że świadomie z tego zrezygnuje, bo tylko taki jest status refundacyjny tych leków. Jeżeli nie ma mutacji BRAF, to przeciwciała anty-PD-1. W drugiej linii, w grupie bez mutacji BRAF ipilimumab, w drugiej linii w przypadku mutacji BRAF przeciwciała anty-PD-1, czyli nivolumab lub pembrolizumab. To jest to, czym dysponujemy i to jest naprawdę nieźle, bo w tej chwili, biorąc pod uwagę dowody, połowa chorych powinna przeżywać 2 lata na przerzutowego czerniaka, a być może te 1/3 żyć bardzo, bardzo długo.